Witajcie Metanojo, witajcie nasi przyjaciele. Aby zachować kondycję fizyczną, ważne są takie aktywności jak bieganie czy jazda na rowerze. A jakie aktywności są ważne, aby zachować kondycję duchową? Mamy dla Was kilka propozycji. Posłuchajcie. W czwartek zapraszam Was na godzinę 17 na szkołę modlitwy tutaj na Sienkiewicza 11. A po szkole modlitwy zapraszam wszystkich odpowiedzialnych za organizację Strefy Zero na wspólne spotkanie. W przyszłą niedzielę o godzinie 11.30 widzimy się tradycyjnie na kolejnym spotkaniu uwielbienia. W ten weekend zakończyła się czwarta edycja Szkoły Liderów, ale już trwa nabór do kolejnej, szóstej edycji. A Szkoła Liderów to świetny czas dla wzrostu duchowego, to fantastyczna przestrzeń do tego, aby pracować nad sobą. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat Szkoły Liderów, zachęcam Was do kontaktu z jej absolwentami, a także zachęcam Was do odwiedzenia strony internetowej Szkoły Liderów. Jeżeli myślę o wzroście duchowym, to myślę równocześnie o konferencji Strefa Zero. Już pozostał tylko miesiąc do jej rozpoczęcia, także ostatnie chwile, aby się zarejestrować. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zapraszam Cię do odwiedzenia strony internetowej konferencji Strefa Zero. Tam znajdziesz więcej informacji na jej temat, a także formularz zgłoszeniowy. Świetnym sposobem na utrzymanie dobrej kondycji duchowej są nasze niedzielne nauczania. To dzisiejsze nauczania, także nauczania z poprzednich spotkań, możecie znaleźć na naszej platformie multimedialnej. Dziś nasz lider Krzysztof Demczuk będzie posługiwał we wspólnocie Góra Oliwna z Krakowa i przy tej okazji chcę pozdrowić wszystkich naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, a Was proszę o wsparcie modlitewne dla Krzysztofa i dla wszystkich, którzy będą go słuchali. Jeżeli sobie z czymś nie radzisz, jeżeli potrzebujesz jeszcze wsparcia modlitewnego, podejdź do pokoju piętro wyżej, a 10-15 minut po tym spotkaniu nasza służba wstawiennicza będzie jeszcze dla Was usługiwać. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Teraz czas wstawiennictwa, a później Kafe 7, także nie uciekajcie, miejcie dobry czas relacji. Życzę Wam wszystkim błogosławionego tygodnia i do zobaczenia.